Wcześniej sobie dostałem pytanie, Bartek, przecież jak ja jestem na poście przerywanym i poszczę, czyli nie jem, to mój organizm nie ma wartości odżywczych, no to przecież post przerywany nie może być zdrowy. I już odpowiadam na pytanie. Daję mnóstwo skutecznych i praktycznych porad, więc subskrybuj mój kanał i naciśnij dzwonek, by być na bieżąco z kolejnymi ważnymi nagraniami. A jeżeli chcesz wygrać mojego e-booka, wystarczy oprócz subskrybowania mojego kanału, polubić ten film i napisać w komentarzu, co Ci się w nim podobało lub o czym mógłbym nagrać następnym razem. Tak, przede wszystkim, post przerywany to jest podział czasu. Na czas, kiedy nie jesz i czas, kiedy jesz. Zawsze, w każdym filmie powtarzam, że najważniejsze w diecie jest to, co Ty jesz. I dlatego też bardzo często, praktycznie zawsze powtarzam, że podstawą Twojego posiłku muszą być warzywa. Ponadto polecam jeść mięsa, ryby, jajka, orzechy. Tak samo polecam jeść owoce. Te wszystkie produkty mają bardzo dużo wartości odżywczych. Chodzi mi tutaj głównie o mikroskładniki i one zapewniają wysycenie nimi dla Twojego organizmu. Oczywiście ogromną rolę tutaj pełni jakość. Im lepsza jakość tych produktów, tym więcej wartości odżywczych te produkty mają. Im niższa, tym rzeczywiście mają ich mniej. Ale porównując, bardzo często słyszy się, że ludzie, którzy są na diecie, jedzą w kółko kurczaka, ryż i czasem może jeszcze brokuły. No, nikt mi nie powie, że ta dieta jest pełni odżywcza. Co z tego, że te osoby jedzą 5 razy, że nie dostarczają energii, ale energia i wartości odżywcze to są dwie różne rzeczy. Dlatego też odpowiadając na pytanie, post przerywany to jest podział czasu, a to, co Ty jesz, jest absolutnie najważniejsze. Im bardziej odżywcza dieta, tym lepiej się będziesz czuć i będziesz mieć lepsze efekty. Krótki film, mam nadzieję, że bardzo konkretny i że rozjaśnił tę wątpliwość. Jeżeli masz do mnie pytanie, bardzo proszę, napisz do mnie wiadomość prywatną, bądź zostaw komentarz, to bardzo chętnie pomogę. I to zobaczymy w kolejnym nagraniu. Cześć!